Widzowie, nadszedł ten wielki dzień. To dzisiaj albo odzyskamy Dave'a, albo rozpoczynamy wojnę. Umówiłem się dzisiaj z Lucyferem na spotkanie przed jego posągiem. To, czy odda mi Dave'a, czy nie odda mi Dave'a, będzie zależało od tego, czy będziemy żyli w zgodzie, czy jednak będzie wojna. Mam nadzieję, że jednak mi Dave'a odda, z tego powodu, że już go trzyma dosyć długo. Mi się to totalnie nie podoba i uważam, że powinien nam go oddać już dzisiaj po prostu. Już dzisiaj i po prostu powinien się poddać, no bo i tak on nie ma szans, umówmy się, on nie ma szans. Ale jednak zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie stawcie łapkę w górę, jeżeli podobają wam się te odcinki i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Ja oczywiście będę wdzięczny za każdą subskrypcję i oczywiście witam wszystkich nowych subskrybentów, którzy tutaj są. Jeżeli nie wiecie, co nagrywam, to nagrywam sobie, prawda, super filmy, więc zostaw łapkę w górę również, ty nowy widzu i subskrypcję. Dobra, nieważne, lecimy z intrem, widzimy się po intrze. Halo, witam tradycyjnie pod moim domkiem w Minecraft. Tutaj dokładnie w tym miejscu. Witam wszystkich bardzo serdecznie po intrze. Widzowie, nadszedł ten moment. Nadszedł ten moment, w którym musimy pójść do Lucyfera i z nim porozmawiać. Ja byłem z nim dogadany, on stoi na pewno przed tym posągiem, już czeka na mnie pewnie z pół dnia. Z tego powodu, że ja mam do niego ważne pytanie. Albo odda mi Dave'a, albo mi Dave'a nie odda. Tak jak powiedziałem na początku, powinien nam go oddać. To jest moje zdanie po prostu, tyle w temacie. Ja jestem przygotowany na tą rozmowę z nim, jakby mam netherite'owe przedmioty, mam prawda. Stak chleba. Mam podkę na niewidzialność, więc jakby chciał nas zaatakować, to szybko pijemy i zwiewamy, nie ma problemu. Albo mam też zenchantowane jabłko jedno, więc jakby co, zacznijmy od jabłka, a później dopiero podkę w razie czego, bo po prostu szkoda mi tej podki. No ale nieważne, w każdym razie idziemy z nim porozmawiać, ponieważ on powinien czekać właśnie pod swoim posągiem. Sprawa jest dla mnie prosta, ja się go pytam, oddajesz Dave'a czy wojna? No i ja mam nadzieję, że on odda. Dobra, czekajcie, powoli, bo ja on tam gdzieś już powinien być. Czy on tam gdzieś jest? Nie widzę go nigdzie. Ale powolutku, musimy być gotowi. Ja nie chcę być pierwszy na polu bitwy. Nie ma go tam, ej. Gdzie on jest? Ej, nie, o, tam jest, patrzcie, biegnie. Dobra, ej, skąd on przybiegł w ogóle? Co jest grane? Ja, co on tam miał? On coś tam kminił? Dobra, idziemy normalnie do niego, na pewniaczka. Gdzie on tam ucieka? No on się boi, on już się boi, chyba że on ma jakąś pułapkę. Czekajcie, bo on gdzieś ucieka. A, widzisz mnie? Kurczę, halo! No, widzę jaką masz pułapkę. Super. Siema. Słuchaj, sprawa jest prosta. Powiedziałem ci, że masz 48 godzin na to, żeby zdecydować, czy albo oddajesz mi Dave'a, albo mamy wojnę. Więc moje pytanie jest bardzo, bardzo proste. Oddajesz mi go? Nigdy. Dlaczego nigdy? Co to jest? To jest pułapka? Jak ja tu stanę, to to się zapadnie? Ja wiem, spróbuj, stań. A? A stań niżej. Dobra, nie działa ci to. Okej. Tragedia. Otwórz skrzynię. No i to dalej to nie działa, dobrze, wybuchnie. O kurde, co ty zrobiłeś? Dobra. To jest ten moment, w którym rozpocząłeś wojnę. Nie oddasz mi... Jak nic nie zrobiłeś? Jaka to jest dziura ogromna. Stary, zrobiłeś krater na pół palionowa. Czy ty się dobrze czujesz? Ja, dobra, nieważne, Dave by tego totalnie nie zaakceptował. No i co, gdzie perłę rzucasz? Zostaw mnie, ale i co, i po co mnie bijesz? Krótko mówiąc, masz problem, gdzie ty tam idziesz? Tam masz jakąś bazę pewnie swoją tajną. Co ty tak jesteś właśnie, że ty tajne bazy wszędzie chowasz? Nic mi nie powiesz, no ja od ciebie nic nie oczekuję, żebyś ty mi mówił. Ty masz mi oddać Dave'a, rozumiesz? Walę cię na łeb. Oddaj mi Dave'a, no. No i będziesz tak się teleportował bez przerwy. No i mi się nie chce za tobą tak ganiać. Dobra, krótka piłka. Rzucam, chodź tu. Rzucam ci chleb niezgody. Proszę bardzo, rozpoczynamy wojnę. Weź se. No nie chcę tych twoich butelek już. Pucuj się. O, dobra, okej, tak, jesteś, tak? No, dobra. No i będziesz mnie bił, jak ja tutaj nie mam ochoty na... No i dlaczego? No i cienki bolek z ciebie. Dobra. Dobra. No i co, i też wybiłeś potę i co? I tak mnie nie zobaczysz, nie wiesz gdzie jestem. No dobra. A, to gdzie jestem? W lewo. Chobie, przecież ty jesteś... Ty masz... czekaj, jakbym miał tak policzyć twoje IQ, długo mi to nie zajmie, no tak gdzieś z minus 2.
Tak mi wyszło. Po prostu, wiesz, na minus. Dobra, nieważne. Kończę z tobą rozmowę. Mamy wojnę. Mamy wojnę, po prostu. Rozumiesz? Ja... Cieszę się niezmiernie, że mamy wojnę. Mamy... Zniszczycie. Tak, zniszczycie. Tak, tak. Dobra. No. Czujesz to? Czujesz to? Chyba się zesrałeś. Dobra, kończę to. Mamy wojnę. Elo. Widzowie, tak jak widzicie, jest wojna. No niestety, nie chciał nam oddać Dave'a, ale spokojnie, widzowie, ja byłem na to totalnie przygotowany, totalnie. Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Ja czułem wręcz, to byłem przekonany i dlatego od samego początku przygotowywałem się na ten jeden dzień, w którym on powie, nie odda mi Dave'a i ja będę musiał wyciągnąć porządne działa. I teraz wy pomyślicie, co ty takiego miałeś, o czym my nie wiedzieliśmy? I ja już wam pokazuję, ponieważ to, co ja tu przemyślałem, to jest big brain tutaj, rozumiecie? To jest po prostu, no, wymyśliłem wszystko, po prostu zaplanowałem to perfekcyjnie i ukrywałem to przed wami, żeby Lucyfer o tym nie wiedział, żeby on się nie mógł na to przygotować, więc my jesteśmy przygotowani na wojnę najlepiej jak możemy być. Ja tu schodzę sobie na dół i pomyślicie sobie, no co, pójdziesz do Netheru? Oczywiście, patrzcie, tu skaczemy tak i nagle robię BUM zdziwko! Mamy tajną bazę, o której on nie wiedział. I ta tajna baza, nazwałem ją, to jest Stowarzyszenie Niebieskiego Kwiatu. Niebieski Kwiat, tak się nazywa to stowarzyszenie. Stowarzyszenie przeciwko Lucyferowi. Po prostu go walimy na dziurę, że tak to ujmę. Patrzcie tutaj, mam tutaj specjalną zbroję. Ona jest na czarną godzinę. I wydaje mi się, że ta czarna godzina w tym momencie wybiła. Więc ja rozwalam tą szybę, ściągam to, zakładamy tą zbroję. To jest najlepszy enchant, jaki może być. Patrzcie to. Na nogi. Protection 4, czyli ochrona 4. Mamy mroźnego piechura, mamy ochronę przed upadkiem i niezniszczalność 3. Przecież to są najlepsze buty, jakie widział ten świat. Spodnie. Ochrona 4. Mamy ciernie 3. Po polsku mam ranking niezniszczalność 3. Kolejne, Fire Protection, odporność na ogień, znowu ciernie, Unbreaking 3, czyli znowu niezniszczalność. Protection 4, czyli odporność, Respiration, czyli to było oddychanie pod wodą i niezniszczalność, prawda, 3, znowu na hełmie. To jest najlepsza zbroja, jaką możemy mieć. Ja niestety nie mam tylko... Nie mam tego, nie mam, jak to się nazywa, nie mam, czekajcie, ja sobie zajdę może, bo ja potrzebuję, żeby, ja już chcę być widoczny. Tu, jak widzicie, jest pewne wyjście. I pewnie powiecie, dokąd to wyjście prowadzi? Ono jest perfekcyjnie ukryte, ponieważ ono po prostu jest po to, żeby nikt go nie zauważył. I totalnie byście się nie spodziewali, że to jest w tym miejscu, totalnie byście się nie spodziewali. No ale ja to przewidziałem, że się tego nie będziecie spodziewać, więc tak to zrobiłem. Teraz robimy tak, pijemy tutaj to, o nie, rozwaliłem te tory. No dobra, weźmy tą wodę. Naprawmy te tory. Na szczęście nam się wiele nie zniszczyło. I zejdźmy tam jeszcze na dół, bo wam wszystkiego nie pokazałem. A powinienem wam to wszystko pokazać, no bo to, co tam jest, to przerasta po prostu ludzkie pojęcie. Ja wiem, że my zbudowaliśmy ostatnio fajną, tajną bazę, która była pod wodą. Tą kopułę, właśnie wczoraj to było zresztą. I jakby ta kopuła nam się przyda, z tego powodu, że to jest przykrywka. Ja ją specjalnie zrobiłem po to, żeby Lucyfer myślał, że to jest moja najnowsza baza, że już jej nie ukrywam i totalnie się nie będzie spodziewał tego, że ja mam tutaj coś takiego pod ziemią. No to jestem pewien, że on tego nie będzie się spodziewał. A to jest po prostu coś perfekcyjnego. Tu mamy mapę, widać ewidentnie jego tajną bazę. Jeszcze musimy zrobić tutaj jakiś plan tego, żeby widzieć, co jest pod ziemią i tak dalej. Tutaj jest moja tajna baza. My jesteśmy aktualnie w tym miejscu. Tu widzicie, jest nawet sztandar, to jest właśnie ten sztandar odbity, więc to jest właśnie to miejsce. Tutaj mamy naszą tajną bazę. No i stąd będziemy cały atak planować właśnie na to miejsce, ponieważ podejrzewam, że tam gdzieś Dave będzie ukryty. Jeżeli nie tam, to po prostu na pewno gdzieś w tym obszarze, tak mi się wydaje. Gdzieś w tym obszarze, ewentualnie tu jeszcze dwie mapy można by było dodać, ponieważ może to być jeszcze ewentualnie ten obszar, z tego powodu, że on gdzieś stamtąd biegł. Ale wątpię, żeby tam był Dave. Wątpię, szczerze mówiąc. Więc wydaje mi się, że to będzie gdzieś na jego tajnej bazie, tylko po prostu nie możemy tego znaleźć, no bo skoro miał go najpierw ukryć tego pod jego domkiem, ale niby w moim, jakby tym, mojej tajnej bazie, w tym magazynie to było jakoś tak dziwnie porobione, no to jakby myślę, że teraz już go ukrył w jakimś innym miejscu, ponieważ skoro tam to odkryliśmy, to nie ma takiego bezpiecznego miejsca dla niego jak właśnie ta baza, w której już niby wszystko odkryliśmy, ale prawda jest taka, że no nie do końca. Wydaje mi się, że jeszcze są tam jakieś rzeczy, których nie odkryliśmy. Ale jak widzicie, mamy tu wszystko, co nam potrzeba. Jedyne, czego nie mamy tutaj, to enchantu. To by trzeba było jeszcze zrobić i nie ma tutaj jeszcze potek, które moglibyśmy zrobić, w sensie jakiś tego, jak to się nazywa, tego stołu do robienia potek, z tego powodu, że to wszystko mamy w tamtej kopule, więc jakby myślę, że dobrze będzie, jeżeli zostawimy tamte rzeczy, żeby one tam były. Ale myślę, że po jednej rzeczy stamtąd, jakby, żeby zrobić jeszcze jeden stojak do robienia tych potek, moglibyśmy przynieść tutaj. No i enchant też chciałbym zrobić tutaj, chociaż
Mamy ten enchant niby na górze. Czy jest nam potrzebne to tutaj? Może niekoniecznie. Może niekoniecznie, więc w sumie to też na tutaj nie jest potrzebne, ten enchant to powinno być na górze, ale wizualnie, niech se jest, też nam tutaj daje jakiś efekt. Mamy piece, mamy wszystko, co tutaj jest potrzebne, mamy kowadła, można by było więcej zrobić nawet obrazy, żeby tutaj się lepiej patrzyło na to wszystko, żeby to po prostu wyglądało jakoś, wiecie, tak przytulniej, wiecie, o co chodzi. No więc baza moim zdaniem jest najlepsza na świecie, tu będziemy sobie odkładać wszystkie potki, wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne do zrobienia po prostu tego, co mamy do zrobienia. I tyle, tyle w temacie, to wszystko tu będzie wypełniane, żebyśmy po prostu byli przygotowani na tą wojnę. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Tam zobaczymy, jak się dalej sytuacja potoczy. Ja muszę jakoś się skontaktować z Dave'em, żebym wiedział, kiedy zaatakować, jak zaatakować i jak pokonać Lucyfera. Wy możecie dawać swoje propozycje w komentarzach. Ja wam póki co dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro, na razie i pa pa.